Witajcie. Z tej strony ponownie Starkey, a oto i nasze trzecie spotkanie z grą Ori and the Will of the Wisps. Tak więc na razie nie będę dużo gadał, po prostu gramy. No. I tak na wstępie poinformuję was wszystkich jeszcze o tym, iż ależ gdyż ponieważ udało mi się zrobić coś bardzo mądrego, czyli de facto stworzyć kopię zapasową zapisu. Więc już tak łatwo nie będzie tych problemów z bugami dziwnymi. Oczywiście piesek musiał zacząć szczekać. Mam nadzieję, że nie ogłuchliście. No kiepsko będzie, powiem wam dzisiaj, jeśli już od rana pies mi szczeka. No w sumie od rana to pojęcie względne. No od początku moich prób nagrywaniowych. Tak chyba będzie najlepiej. I oczywiście musiało mnie zabić. Dobra, tylko... Gdzie teraz? Bo nie będę ukrywał... Dobra, nie, myślałem, że znalazłem, a jednak nie. Czyli jakoś inaczej chyba. No cóż. Nie będę was okłamywał, ja nie mam pomysłu jak, więc... No. No gin, zły, niedobry potworze. Jasne. Musiało mnie wybuchnąć. Dobra, tym razem użyję moją ostatnią energię na to, żeby naładować to coś. I może nawet nie będę walczył z tym wszystkim, tylko spróbuję uciec. Tak, czyli tutaj trzeba było dojść. No kto by się spodziewał, że kolejne drzewo umiejętności będzie. Tylko co tym razem? Z oczywiście piękną muzyczką. Tym razem Ori naumiał się... Łuku? Nie wiem, tak trochę wygląda jak łuk. Aha, okej. Dobra, przynajmniej wiem jedną rzecz. Nie zużywa to energii za bardzo, więc... Przypadkiem znalazłem sekret. Okej. Dobra. I teraz pytanie, czy to po to ty tylko było, czy coś jeszcze jest takiego szczególnego? No dobra, czyli nie tylko. Dobra. Tylko co... A, dobra, widzę co. Gdyby tylko jeszcze... Ori nie chciał się przyklejać do ściany w każdym momencie możliwym, to byłoby łatwiej. Wow, ale... Sam w sobie nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, poza tym, że... No, jak zwykle... Wielki plus za pomysł, chociaż... A nie, jednak marnuje chyba energię. Tylko, że w bardzo niewielkich ilościach. No prawdopodobnie. Więc muszę teraz to coś pokonać. No! Dobra. Dobra, jest energia. I jest trochę życia, więc... Najpierw chciałbym zobaczyć, co się tutaj dzieje. Aha. Nie wiem, czemu Y klikam tak... z przyzwyczajenia już chyba. Kiedy chcę strzelić. Aby się zjadł jakieś błędy dźwiękowe porządniejsze się dzieją. Aha.
Czyli już więcej trzeba zrobić. Dobra. Gra w sumie bardzo łatwy sposób wytłumaczyła, co trzeba zrobić, żeby, wiecie, no... przejść... dalej. Dobra. I drugie oko. I chyba już też przy okazji zamienię miejscami leczenie i strzelanie, bo jakoś tak... Właśnie z nieznanych mi powodów czuję, że to jest bardziej dostosowane do tego, co chcę osiągnąć. Ja w sumie do moich układów palcowo-padowych. Może też tak dałoby się to nazwać. Dobra. W ogóle ciekawe, czy tutaj też mam teraz dostęp do dalszych miejsc. Skoro opadła, to... Bądź co bądź, ja to mogę nazwać zatrutą wodą. A, czyli to nie było blokowane przez wodę, przynajmniej nie z tej strony. Pewnie z drugiej też nie było przez wodę blokowane, więc się dostanę. Chociaż tak, warto to sprawdzić. Ta, to głupniak. Dobra. No to lecimy dalej, oczywiście. I w sumie cel dalej niezmienny. Odkrywać coś nowego. Niektórzy mogą sądzić, że ważniejszym celem byłoby poznanie fabuły czy coś, ale ja jestem z tych, co lubią łazić i szukać znajdziek, a nie zajmować się fabułą, więc... Nie to, że nie doceniam dobrej fabuły czy coś, ale... No, czym byłaby dobra fabuła, gdyby nie było żadnych ciekawych mechanik, żadnych znajdziek i w ogóle, więc no... Mam nadzieję, że chociaż ci, którzy mają podobne zdanie do mnie, są w stanie zrozumieć, o co mi chodzi. Dobra, tutaj to było... A, to było tu coś. No tak. Dobra, tym razem nie wpadnę w te kolce. Tu jest ta odbijajka, no tak. I w sumie tak muszę tam pójść, więc... W sumie się wracam, ale... No... No, Ori! Nie wierzę. Ja normalnie nie wierzę w swoją lamistość dzisiaj. Dobra. I teraz tak. Tutaj. I oczywiście posążek znowu. Mam w sumie duży posąg, prędzej niż posążek. Ja. Prawda, już nie wejdę tam dalej, ale... Ktoś tu jest. Ulepszenia. Czyli dobrze myślałem, że to wszystko będzie się ulepszało. O. Fajnie. Dobra, nie zdążyłem jeszcze wyrazić swojej opinii, bo jak zwykle domownicy mnie zawołali. Tak więc jeśli chodzi o ulepszenia, na pewno by ulepszał to coś, co zwiększa moje obrażenia i otrzymywane. Jednak lubię leżeć na krawędzi. Ale może okazać się, że to są jakieś lepsze rzeczy do kupienia. Dodatkowa energia za 200. Aha. Dodatkowe zdrowie. Fajne. Trochę za, powiedzmy, aż za
losowe jak dla mnie. To będę musiał kupić jak nic. Aha, i... Nie. Na razie chyba nie ma tu nic takiego godnego mojej uwagi. A lokacja sama w sobie jest dosyć tajemnicza, więc... Chyba jeszcze teraz nie będę mógł nic pozwiedzać. I w ogóle da się gdzieś sprawdzić, ile tego światła mam ze sobą całego, czy tych punktów? O. Co? Co to jest? A. Okej. Okay. Czyli, że... Wow, tu jest pełno różnych rzeczy. Dobra. Uhu, już widzę, jak tam się dostać. No, Ori! Brawo. No i więcej zdrowia, nareszcie. Dobra, coś jeszcze jest takiego wartego uwagi? Chyba nie. Ale wiecie co, skoro mi brakuje tak niewiele do ulepszenia mojego zadawacza obrażeń, to może pójdźmy jeszcze na chwilę pobić się. Znaczy nie, wcześniej czy później i tak to się znajdzie, to nie ma co aż tak przedłużać wszystkiego. No, no tutaj jest glucio. Z którego wypadło trochę, ale dalej za mało. O, koteł. Aha. Dobra. Czyli to jednak... Tak trochę spokojniej chyba trzeba robić, a nie tak jak ja na... No można powiedzieć, że na hardcore czy coś. Dobra. Tam jest jakieś fioletowe coś, czyli też nie przejdę jeszcze. Mech. Ale dobra, w takim wypadku... Jasne, wcześniej ciągle się myliłem, teraz też się będę mylił ciągle. O, koteł. Mokiki. Ciekawe. Gonitwy duchów? Co to jest? A, w jakimś miejscu, którego nawet nie znam. Super. A, czyli to trzeba było zastrzelić, okej. Okay. Nie, Ori, nie. Zepsułem. Jak nic zepsułem. Ja naprawdę mam talent do przechodzenia rzeczy w dziwne sposoby. Chociaż w sumie, czy to jest takie dziwne? No, dla mnie to jest intuicyjne, żeby najpierw próbować skakać, a potem dopiero myśleć o jakichś innych dziwactwach, typu, no nie wiem, strzelanie do oczu czy coś. Dobra. U, tam jest jakaś fioletowa jama. Pewnie tam jest coś fajnego, znając życie, ale... Oj, nie, dobra. Strzelaj, Ori. Okej, okay, czyli jeszcze nie tutaj? Nie, no wygląda jakbym tam jeszcze nie mógł pójść, więc... Aha, dobra! Sprytne! Nie powiem. Naprawdę sprytne. Dobra. I gdzie jestem? W jakimś nowym miejscu, dobra. W takim też wypadku... Póki co... Aha. Pewnie jakoś z jego użyciem trzeba będzie to zrobić. Czyli jednak nie. Dobra. Może być jakieś inne rozwiązanie tego wszystkiego? Na obecny moment nie mam pomysłu, więc... Skoro pomysłu nie mam, to... Dobra, już widzę. Już widzę! Już to widzę. Nie musicie się martwić. Dobra. Tylko czy trafię? Oczywiście, że trafię.
Nie tam. A nie, dobra, to jest takie samowystarczalne. Ciekawy pomysł, nie przeczę. Dobra, teraz żeby to dalej zanieść, trzeba z łuku w to oko. A nie, dobra, jeszcze nie w to. Zepsułem. Więc jeszcze raz. To zamykamy, to otwieramy. Tylko kamień jest za daleko znowu. Te. Nieźle zepsułem. Ale wyzwanie, nie ukrywam, ciekawe. Dobra, to jeszcze raz. Oczywiście, na szczęście gra jest na tyle mądra, że daje mi dostawę energii nieskończone, więc tak de facto zepsuć tego nie mogę jako tako. Dobra, kamień do tutaj i strzelamy. Okej. Teraz to oko? Tak, to oko. Tylko nie wiem, czy najpierw nie trzeba było wyłączyć tamtego. No mądry jestem. Bardzo mądry nawet. Dobra, Ori, pchaj, pchaj kamienia. Pchaj kamienia. Dobra. Otwarte, można iść dalej. Okej. Na dole znowu woda. Tutaj zagadki. Okej. Zacznę od tego, nie wiem po co, ale zacznę. Dobra. I teraz tak. I od razu tam lepiej już strzelić. No i oczywiście wajchnąć wajchę, woda opuści się. Standardy. Trochę się zawiodłem, szczerze, patrząc na to teraz, że mechanika jest taka dosyć standardowa. Ale to jest taki, powiedzmy, nawet już może nie tyle, co się zawiodłem, co... No, szkoda, mogło być więcej różnych pomysłów. Tylko tyle. O, kolejna wajcha do wajchnięcia. Co ona zmienia? A, okej. Okay. Więc tak. Trochę szkoda, że nie pociągnęli tematu dalej, ale... No, tak szczerze, co zawiodło się, może być trochę za mocne. Aha, samobójcy. Mam nadzieję, że już się wajchnęła wajcha. Bo jeśli nie, to trochę by to zawiedziono. Nie, no nie biją aż tyle, żeby... Jezu, nie, tylko nie to. Nienawidzę tych wrogów. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Przynajmniej te inne elementy mi wchodzą w miarę przyzwoicie. Dobra, nie muszę się teraz tym przejmować. Tu też już można przebiec na spokojnie. No i teraz już widać sens tej żaby. Nie za dużo ich tutaj trochę? No, nie. Zdecydowanie za dużo tych komarów. Nie wiem, czy na nich jest jakiś sposób, którego ja nie widzę, czy jak.
ale nie dosyć, że zawsze to we mnie trafia, to jeszcze jest takie wytrzymałe i wredne, że ja już mam dosyć, szczerze. A żeby nie było dosyć tylko tych komarów, nie gry. Bo grać w grę chcę jeszcze i będę grać w grę. Jak już mówiłem, prawdopodobnie nawet niezależnie od wyników. A też póki co, no, fajnie byłoby się pochwalić. Robię to najlepsze wyniki ze wszystkich gier, które ogrywam, więc... Tym bardziej zachęca mnie to do kontynuacji. No proszę, sprzedawca map. Znowu. Ale jeszcze tam nie dojdę, więc trzeba znaleźć jakąś inną drogę. Możliwe, że tutaj jest jakaś umiejętność, która by mi się przydała. A, no tak, dobra, już wiem jak tam przeleść. No i znowu ten sam błąd zrobiłem. Dobra, jednak może nie wiem. To sobie poumieram. Aha, dobra. Nie. Nie, nie, ja tego nie przejdę. Nie dosyć, że komara znowu zwabiłem, to jeszcze za wcześnie to wszystko zacząłem robić, więc... Nie, przynajmniej komar był na tyle nieogarnięty, że nawet nie zauważył, że go bije. No, nie, proszę nie, no gro! Zlituj się nade mną. Okej, okay. Prawie. Znowu zepsułem, ale prawie było. A, to wymaga mega precyzji. Ale nie wiem jak to zrobić, szczerze, z taką precyzją, ale... Co, ma jakiś czujnik Oriego? No nie. Dziadostwo jeszcze żyje, ja już nie mam energii. Dobra, mam energię. Dobra, ponownie, tak, tutaj. Nie. Nie wiem jak to zrobić, nie będę was już okłamywał. Po prostu... nie wiem. Widzę, że autocelowanie Oriego nie jest wystarczająco dobre. Chociaż... właśnie zauważyłem chyba coś, czego nie widziałem wcześniej. No, nie, nie. Jeszcze raz spróbuję, a potem dziękuję. Odchodzę. Jeśli tam jest droga dalej, to ja już naprawdę nie wiem, czy mam nerwy na to. Chociaż jest tutaj coś, więc... bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie w... tu miałem dojść. W tym jest zwykły glut, więc... jeszcze bardziej to sugeruję, że łatwiejszy przeciwnik to tak tutaj miałem iść. Gorzej tylko z tym, że teraz nie mamy życia. Jasne. Jeszcze czego? Nie wiem, czy dotarłem tam w prawidłowy sposób, czy znowu coś zepsułem, ale... ja się tym będę przejmował. Jestem na miejscu, fajnie. Dobra, nie wiem po co tutaj skaczę, ale skaczę. Okej. Okay. I znowu on. Widzę bramkę też, tą taką uciskową, więc spadłem za nisko. Nie zdziwiłbym się, gdyby jednak prawdą tutaj było, że... dajmy na to właśnie trzeba zwabić jednego z przeciwników w to miejsce. A, czy jednak nie była naciskowa? Motyw już bardzo dobrze znany.
O, coś aktywowałem. Ciekawe, czy czegoś nie zepsułem. Co? To była ta pogłoska gonitwy duchów? Serio? Dobra, liczyłem na coś więcej. Właśnie swoją drogą, czy jest coś to odnotowane jakoś? Nie. Czyli to nie zalicza się do tych wszystkich misji pobocznych i w ogóle. Cześć, Lutek, pan Lutek. Kolejne drzewo mocy. Strasznie szybko je zbieram. Ale podejrzewam, że będzie ich tutaj tak dużo, że w sumie to jeszcze nic. Zryw. A. Prawy przycisk, czyli to. To już wiem, jak przejść tamto wyzwanie. Syna komplikowała mnie potrzebnie. No jasne. Można było zauważyć, czyli też to jest. Te. Nie, wow. Nie, fajnie. W oryginalnej rozgrywce też to było, więc w sumie nic nowego, ale fajne, tak czy siak. Dobra. Czyli tam coś jest. Trzeba będzie mądrze tam do tego dojść, okej. Ale zanim to, to trzeba komara się pozbyć. Bo ja strasznie nie lubię tych komarów. W sumie ten żółk tam na dole też może być strasznie wkurzający, ale komar na razie gorszy w moim mniemaniu. Nie, ale tak kreatywnych zagadek to... Dobra, może nie tyle, co nie widziałem, co... Dobra, wiem, wiem. Pewnie cofnie mnie, zanim zdobyłem sekret. A nie, jednak nie. Jednak gra jest na tyle miła, że cofa w dobre miejsce. Dobra. W takim razie muszę się jego pozbyć. Mówiłem, komary będą gorsze. Tylko gdyby jeszcze Ori mnie słuchał, to byłoby fajnie. Dobra, więc ponownie. Komary są znacznie gorsze od tego. Dobra. Ciekawe, gdzie będą jeszcze jakieś wyzwania fajne z użyciem mechaniki. No, tej szarży. O, tutaj chyba coś było. Nie, dobra, bardziej w takim miejscu tutaj, więc... No, zgniotło mnie. No co za dziadostwo. Dobra. Tylko, że nie można tego robić pionowo, więc... Gdzie by ten sekret nie był... Muszę go wykorzystać w jakiś tam... Pewnie tą zdolność w jakiś specyficzny sposób, żeby tam się dostać. Chyba nawet już widzę gdzie. Dobra. Albo jeszcze tam nie mogę, albo naprawdę trzeba tak to użyć precyzyjnie, że to jest aż za precyzyjne dla mnie. Nie, raczej się tam jeszcze nie dostanę. Ale dobra, mniejsza o to. Nawet jeśli tam mógłbym się dostać, to... Może się będę męczył tym kiedy indziej. Dobra. No tam już byłem. Nie wiem, czy też nie powinienem być teraz dopiero. No ale... Najprościej w świecie. Mnie nie interesuje, kiedy gra chce, żebym gdzieś dolazł. Ja idę tam wtedy, kiedy ja znajdę sposób, żeby tam doleźć. Rozumiecie? Takie standardowe zachowanie każdego gracza. Prawie. No teraz już też wiem, jak do kartografa się dostać. Przynajmniej. Dobra. To w sumie pójdziemy od razu, będę wiedział, jak wygląda ta mapa. Manuś!
Mhm. O, budzik, kłolok. Hane, onok. A, i na ziuko? A bierę. To mi szkodzi. Dodatkowa mapa zawsze się przyda. I... tak jak myślałem. Miałem się dostać gdzieś tutaj. Ale póki co... Udało się jeszcze poswiedzać dokładnie resztę lokacji, bo jak widzę, jest tutaj dużo. Bardzo dużo do zrobienia. Dobra, pierwsza rzecz to jest tutaj gdzieś daleko wejście w górę. A, tutaj, okej. O, mogę ryby bić. Dobra, nie mogę bić ryby jednak. Dobra. To teraz tak, tak i tak. Oczywiście komar dalej tu jest, żeby mi przeszkadzać, bo jakby inaczej. No i ten dziad. Ale jak mówiłem, z nim to trzeba mieć po prostu wyczucie. Z komarami trzeba mieć farta. Dobra. Czuć tutaj wyższe zaawansowanie. Ale nie myślcie, że mnie to zrazi do lokacji. Ja się nie poddam, ja to przejdę. Aha, nieźle. Mam achievementa za pokonanie wrogów pomocą otoczenia. Naciśnij, aby wystartować w gonitwie duchów? Aha. Nie wiem, co to będzie, ale niech będzie. Tak, nie wiem, co będzie, ale niech będzie. A, czyli bieg. Jakiś taki bieg na czas, czy coś. Aha. Łocie, strasznie daleko. No ale niech będzie. Czy to jest wyścig? O, czyli się udało. 1000? Dobra, mniejsza to. Zarobiłem 1000, więc... no nieźle. Fajny. Nie będę ukrył, bardzo fajne to wyzwanie. I oczywiście musiałem dostać dwa razy. Jeszcze komar, no jasne. Ta gra po prostu chce, żebym przegrał. Ewidentnie tego gra chce właśnie. Że co? A, no tak. Ale że trzeba tutaj przejść, to jeszcze muszę jednak tam. Można było się spodziewać, dobra. Zepsułem, dobra. Taki stopień precyzji to... no, nie, Orgi. Dobra. Tylko jak to zrobić, bo... a. Dziwny sposób se wybrałem. Pewnie nie jest otwarta, a nie jest! No nieźle. Szybkostrzelność. A tylko szybciej z uczym iskry. Okej. Okay. Gdybym nie wymagała tak dużo energii, to może bym nawet z tego korzystał, ale... fajnie. Kolejny kamyk zdobyty. To pa, komary. Nie chcę się z wami bawić już, ani nic. Tylko... tak właściwie, gdzie teraz? Bo tam nie wiem, jak wrócić. Nie no, wygląda to, że jakoś trzeba będzie. A no tak, dobra. Zapomniałem o tym. Tak więc wracamy z nowymi umiejętnościami, jak zwykle.
ta gra jest trochę wredna. Ale nie będę ukrywał, nawet jej wredność mnie nie zniechęca. Przynajmniej teraz. Dobra. Więc tak. Ropucha. I pewnie język ucieknie, zanim ja zdążę wejść. O, nie uciekł. Dobra. Nie jest aż tak źle, jakby mogło być. I tam? Tak, tam też coś jest, więc teraz to już nie ma przebaczy. Tam muszę zobaczyć, co tam się mieści. Czy to tylko tyle? Serio? Okej, no liczyłem na więcej, ale nie ukrywam. Dobra i tyle. Dobra, tam byłem? Oczywiście, że byłem. Dobra, więc teraz tak, tak i tak. I nawet nie trzeba żaby aktywować. Mamy kolejny punkt zapisu. I pewnie się teraz dowiem, że da się jakoś między nimi teleportować, zdając życie. O, jednak nie. Ale mamy dalszy ciąg wszystkiego. A jeszcze trochę czasu jest, więc no. No co znowu? Co? No, kolejne wyzwanie widzę. Dobra, robię błąd, próbując ją przeskakiwać. To trzeba pod nią, jak ona skacze, a nie nad nią. Ja zapomniałem, że ona zawsze pod koniec będzie skakać, więc... Dobra. Aha. Fajny. Fajny challenge. Serio? No. Dobra. Jeszcze jeden skok. Teraz przeskakujemy za nią. Trzy ataki i unikamy. No i teraz będzie szarża. Ze skokiem. Więc unikamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oddalamy się. Prawie się udało. Dobra, muszę zużyć energię, więc... Nie, teraz mi nie idzie. Dobra, teraz też będzie jeszcze jeden skok, czyli może się uda. I jeszcze jeden, ale już jego nie chcę wykorzystywać. I będzie szarża, więc tutaj się ustawiamy. Robi skok, ja unikam. Uderzam. I będą skoki, czyli tak, raz, dwa i kolejny skok, ale już nie będę wykorzystywał. Teraz standardowo klucie, poziemiowe, szarża, robi tak, ja robię tak. Teraz są te małe skoki, nie wykorzystałem jedynego, drugiego też nie wykorzystałem. Dobra, nie wiem po co się już regeneruje, ale niech będzie. Oj, albo mi się wydaje, bo pattern się teraz trochę zmieni. Fajnie by było, gdyby też Ori się nie blokował na byle czym, ale oczywiście się będzie blokował. Bo jakby inaczej miało być. Wyobraźcie sobie po prostu gry, w której główna postać zawsze słucha polecenia gracza, po prostu wiecie, nie blokuje się, mądrze prowadzona jest w ogóle. O, koteły. Nagle przyszły. Jakby nie mogły wcześniej mnie uratować. No cóż.
Nie będę narzekał. Wyzwanie spoko. Namęczyłem się, ale proszę, ukończyłem. Dobra. W takim wypadku mamy jeszcze chwilkę, co? Aj, starzy znajomy po prostu. Nie wiem, czy tu powinienem wleźć, czy nie, ale mnie to nie interesuje, wiecie, no. Ja z tych, co wlezą wszędzie. Gdzie się da i gdzie się nie da też, więc... Dobra. Punkciki dla mnie. I znowu te dziwne drzwi. Brzydkie. No, bez przesady, ile tych drzew jeszcze dzisiaj będzie? Aż za dużo tego dają. Aż za dużo. No nareszcie. No nareszcie jedna z, powiedzmy, umiejętności, które udostępniają najwięcej możliwości podróżnych. Właśnie to. Fajnie. Nie będę ukrywał, jestem zadowolony z tego wszystkiego. Niemniej jednak, w moim odczuciu, trochę aż za dużo tego. Jak na taką jedną malutką rozgrywkę. Bo jednak, nie oszukujmy się, no 45 minut to jest bardzo mało. A nawet nie 45 minut. A nie wiem, czy to drugie, czy trzecie już drzewo dzisiaj. Ale które by nie było, to i tak jest tego zdecydowanie za dużo. Może to znaczyć, że to jest wielki plus, bo Ori będzie miał tutaj pełne umiejętności czy coś, ale... No te, standardy. Standardowe mechaniki. Widzę, że nie porzucili tego, co już udało im się wykreować. Więc jak nic, plusik dla nich. A te nowości niby... Trochę inspirowane tym Hollow Knightem, ale nie czuć tego jakoś tak źle. Dobra, do góry muszę iść się spotkać z tamtym żabem. A ja nie chcę iść na spotkanie z żabem, więc teraz tak. No nie, przyciski mi się już pomieszały. Dobra, dla bezpieczeństwa to, żeby nie umrzeć. I oczywiście Ori tam. Dobra. Teraz ponownie pocisk tu, Ori tam. Więc... I w sumie mówię, że nie chcę iść spotkać się z żabem, a idę na spotkanie z żabem. Ciekawe. Dobra, to może chociaż połówkę energii zdobędę. No, i energia zdobyta. Fajnie. Dobra. Do żaba to dalej w tą stronę, więc ja jednak spadnę trochę. Ale może tak fajnie byłoby spaść bez zabijania się. O, ile i macka. Standardowa mechanika skakania dzięki mackom. Chyba się w ogóle nie zmieniło. I nie mówię tego jako negatyw, tylko jako pozytyw. Że takie najbardziej charakterystyczne elementy dalej pozostały w grze. A ta muzyka... Ej, no super. Nie, naprawdę. Ori nadal pierwsza klasa. I w sumie nie wiem, czy powinienem tutaj iść, patrząc na to, co tutaj widzę teraz. Chociaż, czy mnie to interesuje, czy ja powinienem iść... W sumie, jak już mówiłem wcześniej, no nie za bardzo. Ja chcę po prostu sobie pozwiedzać. Kamyk. Strzały z iskry strzepać na mniejsze pociski. Widzę, że tutaj po prostu samemu się decyduje o swoim stylu rozgrywki, to tak całkowicie. Można iść na wojownika, na berserkera, na jakiegoś... kogoś, kto ma ułatwione poruszanie się. Nie no, wszystko normalnie. Chyba każdy styl rozgrywki został tu przemyślany w tych kamieniach. Zdecydowanie na plus. Dobra, tam już byłem. Tutaj też w sumie byłem na tyle, na ile mogę być, więc... Nie mam już te 45 minut prawie. No, nie, no, błagam, przyciski, nie mylcie się aż tak.
ale jednak może nawet pociągnąć dłużej. Ja chcę po prostu, jak już zwiedziłem tak dużo, to spotkać się z żabem też bym chciał. No to niestety w kolce. Ja. I proszę, prawie bez dotknięcia podłoża jestem już prawie u góry. Ja. Dobra, dawaj ta. I... A. No tak, teraz mackam, będzie musiałem pomóc standardowo. Dobra. Teraz jeszcze tylko... Tam coś było. I oczywiście zanim pójdę do żabeła, no to muszę pozwiedzać, co się da pozwiedzać i co się nie da też. A, znajdźka. Nic wielkiego. No ale jednak tak. Właśnie się kogoś zastanawia, czemu żabeł czy coś, tak mówią, to... Było mówione coś, coś jakaś wielka żaba, czy wielka ropucha, czy coś. No, nie pamiętam jak, ale jakoś to nazwali, więc... Aha, czyli to tylko element otoczenia, serio. No macka. Proszę, pluj lepiej. Nie no, przede mną takie sekrety się nie ukryją. Nie ma szans, żebym ich nie odnalazł, więc... Nie wiem po co w ogóle je ukrywacie. Równie dobrze mogłoby być jasno pokazane, że tutaj to jest i tyle. A nie, dobra. Tutaj nie mogę wybić macki. Bo oczywiście bym znajdźki nie wziął. No, proszę cię, Ori, nie. Dobry, Ori, dobry. Lecz się, tak. Dobra, wyleczony, czyli możemy iść dalej. Milczący las. Dobra. I w sumie na spotkaniu z żabem może zakończymy to wszystko, bo... Tak czy jak, no... Chociaż dzisiaj mam luźniejszy czas, to chciałbym poświęcić na coś innego niż tylko granie w grę. No ale dobra. Duży żabeł. Żeby jakaś super moc za postęp z fabułą. Znowu. Ori?
Kato. Diwa sawe untawa. No jasne. Dobra. Aha. Czyli jakiegoś ognika, duch lasu. Głos lasu, nieważne. Nie wiem jak to miałoby działać, poza tym, że chyba mi życie jeszcze zwiększyło. I patrzcie, coraz więcej tu tego. Tylko jeszcze chciałem zobaczyć, czy tutaj coś jest. A, czyli jakieś cztery główne ogniski. Jakie ogniski? Ogniki. Dobra. Gra jest super i w ogóle, no ale... Na ten odcinek to tyle. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, bo ja jestem jeszcze coraz bardziej zachwycony tą grą. Mimo widocznych w niektórych miejscach takiego po prostu implementowania zrób kilka razy to samo, tylko że za każdym razem trudniejsze. No ale dobra, co ja będę gadał. Gra jest cudowna. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i tyle. Hej.